Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i witam Was w pierwszym odcinku serii Sim Sobotę. W każdą sobotę podsumujemy sobie wydarzenia z całego tygodnia, włącznie ze wszystkim, co działo się w polskiej społeczności i na SimsTube. Każda sobota to również wyzwanie dla Was, które możecie zrealizować w galerii oraz na forum .sim. Oglądajcie uważnie, ponieważ w tym odcinku możecie zdobyć kod na akcesoria The Sims 4 w łuczkowe historie na komputer lub konsolę. Zapraszam do oglądania. Ale nie, stop, to nie to intro. Sim Sobota będzie miała swoje własne wstawki. No to jazda. Big News. Big News to najważniejszy news mijającego tygodnia. Na to miejsce zasługuje z pewnością zapowiedź z Gamescomu, którą jest pakiet rozgrywki The Sims 4 Star Wars Wyprawa na Batuu. Pakiet ma opowiadać historię związaną z Gwiezdnymi Wojnami, dając nam nowy świat z krawek planety Batuu. To nie przypadek, że Simy łączą się ze Star Warsami. Electronic Arts od kilku lat posiada licencję na tworzenie gier z tego uniwersum. Wybór Batuu również nie jest przypadkowy. Część parku w Disney World wygląda niemal identycznie jak miasto dodane w The Sims 4. Liczę na to, że rozszerzenie do The Sims 4 nie będzie tylko jedną z wielu form promocji strefy z wesołego miasteczka Disneya. Zgodnie z opisem, pakiet pozwoli naszym Simom wybrać się na Batuu, gdzie wraz z jedną z trzech grup, dobrych, złych i neutralnych, będziemy mogli wziąć udział w różnych przygodach. Efektem tych przygód będzie możliwość zabrania ze sobą cennych artefaktów. Simowie będą mogli również złożyć swój własny miecz świetlny oraz zaadoptować droida. Premiera pakietu zaplanowana jest na 8 września 2020 roku. Więcej o tym rozszerzeniu możecie przeczytać na .sim, gdzie stale pojawiają się kolejne informacje na temat The Sims 4 Star Wars Wyprawa na Batuu. Co się działo? Co się działo to najnowsze informacje z mijającego tygodnia. Nie są to wielkie newsy, tak jak zapowiedzi nowej gry czy dodatku, ale są to wiadomości, które warto wiedzieć. Jedną z takich nowości jest już kolejna edycja turnieju Prawdziwych Przysmaków. Gracze The Sims Mobile będą mogli wziąć udział w kulinarnym wyzwaniu, gdzie nagrodami będą m.in. inteligentna lodówka oraz piec na pizzę. Wydarzenie startuje 31 sierpnia o godzinie 19. Szczegóły zadań możecie zobaczyć w odpowiednim artykule na .sim. Link znajdziecie w opisie filmu. Modyfikacje. Strefa modów to miejsce, w którym opowiem Wam o najciekawszych modyfikacjach opublikowanych całkiem niedawno. Do takich modyfikacji zaliczają się ulepszone ekrany ładowania. Arni stworzył nieco inne ekrany ładowania, faktycznie pokazujące stan załadowania gry. To dobra alternatywa dla tych, którym znudziło się już patrzenie na wirujący kryształek. Inną nowością ulepszającą życie Simów jest mod na bardziej realistyczne rachunki. Zanbow ma dla Was propozycję moda zwiększającego wysokość rachunków w The Sims 4. Przyda się to każdemu, kto za wielką willę płaci tylko kilkaset simoleonów. Trzecim ciekawym modem jest podróż do Egiptu autorstwa Nando. Mod ten jest już dostępny całkowicie za darmo i każdy, kto ma ochotę zmienić Strangerville w słoneczny Egipt, może to zrobić. Polska galeria. Uważam, że polscy twórcy nie mają odpowiedniego rozgłosu w galerii. Chciałbym ich wyróżnić, pokazując Wam kilka najlepszych prac z mijającego tygodnia. Jeśli macie swoich ulubieńców lub sami zauważyliście imponujące dzieła, wyślijcie mi link do danej pracy. Adres e-mail znajdziecie w opisie filmu. Pan Lis ma dla Was ogromny, magiczny pałac do Krainy Magii. Umówmy się, ten obecny w grze nie jest zbyt imponujący. Ma wiele pomieszczeń, które są po prostu puste. Ten budynek jest gwarancją tego, że zawsze będziecie mieli co robić, odwiedzając magiczną krainę. Sówka natomiast uraczy Was szybką wycieczką do samego serca Francji. Zabierając Sima do tej kawiarni, będziecie mogli poczuć się jak na jednej z ulic Paryża. Budynek jest umeblowany i gotowy do akcji. Domyślnie najlepszym miejscem do jego ustawienia jest świat z The Sims 4 Uniwersytet. Ktosik G przygotowała dom mieszkalny pasujący do zielonej części Evergreen Harbor. Dom przypomina amerykański styl domków jednorodzinnych, jednocześnie łącząc cechy nowoczesnego budownictwa. Z pewnością warto zainteresować się tym dziełem, ponieważ każde z pomieszczeń po brzegi wypełniono obiektami, przez to całość jest przytulna i ma prawdziwą, domową atmosferę.
Folksy Tulip ma startera dla osób tęskniących za wróżkami z The Sims 3. Jeżeli klimat leśnej chatki to dla Was za mało, towarzyszyć Wam będzie przerośnięty krowokwiat, odstraszający wszystkich wrogów. Chociaż do stworzenia tej parceli nie wykorzystano pakietu The Sims 4 Kraina Magii, szczególnie polecam ją początkującym magom. Skoro jesteśmy w klimacie leśnych chatek, Bożena 2 stworzyła przepiękny, klimatyczny dom pełen roślinności i z miejscem na rozwój swojego hobby. Miłośnicy przyrody i sadzenia kolejnych upraw w ogrodzie zakochają się w tej budowli. Zresztą, jak mówi sam opis, nie ma co się zastanawiać, trzeba kupować i budować. Społeczność. Społeczność to segment, gdzie przybliżę Wam nieco ostatnie wydarzenia w simowej społeczności. Tydzień temu poruszyłbym temat wszystkich dziwnych spekulacji wokół nadchodzącego pakietu, ale skoro wiemy już czym on jest, nie ma co wracać do tematu. Na szczególną uwagę zasługuje teoria fanów, którzy twierdzili, że nowy pakiet opowie historię Wikingów, ponieważ ikona zbliżona była do nordyckich budowli, a jeden z producentów jako tło na Twitterze dodał stary rysunek koncepcyjny z misiami, pokazującymi różne ery czasowe. Oficjalnie zapowiedziano pakiet związany z Gwiezdnymi Wojnami, więc teoria umarła. A skoro o Star Wars mowa, Sims Week przygotował dla Was tapety związane z tematyką tego pakietu rozgrywki. Link znajdziecie w opisie. SimsTube. SimsTube to segment pokazujący Wam serię innych twórców, które sam chętnie śledzę. Jedną z nich jest seria 10-leci tworzona przez Miss Scarlet. Naprawdę zasługuje ona na uznanie, ponieważ oprócz starannie dobranych modów i CC, cały film ma nałożony efekt starego zdjęcia. Cosmo natomiast kontynuuje serię Drogowskazy. Przyznam się szczerze, że nie śledzę jej na bieżąco, ale chętnie klikam w groźnie wyglądające miniaturki. No i oczywiście głosuję na kolejne losy bohaterów. Z pewnością jest to seria dla osób, które uwielbiają alfa simów. U Szalonej Szynszyli pojawiły się kroniki, tym razem opowiadające o The Sims 2 Czas Wolny. Jest to jeden z dodatków, których bardzo brakuje mi w obecnej serii. Warto obejrzeć odcinek i doedukować się na temat serii The Sims 2. W tym tygodniu nowy odcinek wpadł też do Tuli, która przedstawia historię bohaterki żyjącej na farmie w serii Simdew Valley. Zawsze jestem ciekaw, czy bohaterka znajdzie czas na miłość w tym gąszczu codziennych prac na farmie. Wyzwanie dla widzów. Pora na wyzwanie. W każdym odcinku będę mieć dla Was cotygodniowe wyzwanie. Możecie dołączyć do niego na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest udostępnienie swojej pracy na forum DotSim, gdzie macie szansę na zdobycie specjalnej odznaki na swój profil. Jeśli nie jesteście w naszej społeczności, udostępnijcie efekt swojej pracy w galerii, dodając hashtag SimSobota. Najlepsze prace pojawią się w następnym odcinku. W tym tygodniu Waszym zadaniem jest kreatywny remont domu Ciepła Chatka z Wierzbowej Zatoczki. Chciałbym zobaczyć, jak zyskuje on nowe życie. Musi mieć co najmniej jedną łazienkę i dwie sypialnie. Jedną dla rodziców, a drugą dla dziecka. Możecie tworzyć nowe pomieszczenia w środku i na zewnątrz, ale nie wolno Wam usuwać oryginalnej bryły. Możecie również wykorzystać wszystkie pakiety rozgrywki, akcesoria i dodatki dostępne do The Sims 4, ale nie wolno korzystać z custom content. Macie czas do najbliższego piątku. Do dzieła! Na zakończenie mam dla Was konkurs. Opiszcie w komentarzu do tego filmu, jak zmieni się życie Waszych Simów, gdy będą mogli pobawić się włóczką. Najciekawszą odpowiedź nagrodzę kodem na akcesoria The Sims 4 włóczkowe historie na PC lub konsolę. Macie czas do piątku, do 4 września do godziny 23.59. Link do regulaminu znajdziecie w opisie filmu. Sponsorem nagrody jest Electronic Arts Polska. Powodzenia! W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że seria SimSobota Wam się spodoba, ponieważ wkładam w nią naprawdę wiele pracy. Dajcie znać, co sądzicie o tym formacie i czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki z tej serii. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i pozostawieniu łapki w górę, aby było nas tutaj więcej. Jeszcze raz dzięki za to, że tutaj jesteście. Cześć!